Katowickiego. W związku z wejściem w życie przepisów dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych uprzejmie informujemy, że sesja Rady Powiatu Gryckiego jest nagrywana oraz uprasza się uczestników o nieposługiwanie się danymi osobowymi w zakresie imienia, nazwiska, osób, które złożyły skargi, wnioski i tym podobne. Stwierdzam prawomocno dzisiejszej sesji. Bardzo serdecznie witam panie i panów radnych, pana starostę z zarządem. Witam panią sekretarz, panią skarbnik, dyrektorów naszych jednostek, dyrektorów szkół. Witam panią prezes Powiatowego Centrum Medycznego i panią dyrektor SPZOS w Nowym Mieście. Witam wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady. Porządek obrad został państwu dostarczony. Czy są jakieś uwagi do dzisiejszego porządku obrad? Jeśli nie ma, przechodzimy do następnego punktu. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 19 listopada 2018 roku. Nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu, więc uważam, że protokół został przyjęty. Punkt numer 5. Sprawozdanie starosty Gryckiego z pracy zarządu powiatu oraz informacje starosty Gryckiego. Bardzo proszę, panie starosta. Szanowni radni, państwa informacja. Od początku odbyły się 3 posiedzenia zarządu, nawet i w dniu dzisiejszym. I zarząd powiatu rozpatrzył i zaakceptował projekty uchwał Rady Powiatu w następujących sprawach, czyli zmiany uchwały budżetowej powiatu gryckiego na rok 2018 i zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu gryckiego na lata 2018-2028. Zarząd powiatu rozpatrzył i podjął uchwałę w następujących sprawach. Powierzenia pełnienia obowiązku dyrektora Państwowej Biblioteki Publicznej w Grójcu. W związku z tym, że nasza koleżanka radna pani Jutz była, pełniła funkcję, musiała jednak z tej funkcji zrezygnować z racji pełnienia mandatu, zatrudniliśmy osobę, która jest doświadczeniem i na razie do końca maja powierzyliśmy jej tą funkcję do prowadzenia tejże biblioteki. Dalej, wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok, wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu gryckiego na lata 2018-2028 oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, to co było już od kilku lat. Poza podejmowaniem uchwał zajmowaliśmy się następującymi sprawami. Zdecydowaliśmy o zabezpieczeniu środków na naprawę pieca widzowym kształcącym w Grójcu. Nastąpiła awaria tam pieca i konieczność jest wymiany tych pieców. I w dniu dzisiejszym w uchwale, w zmianę w budżecie jest kwota na ten piec zabezpieczona. Wyraził zgodę na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego oraz podpisanie umowy z wojewodą i z wojewodą mazowieckim i z SPZOS w Nowym Mieście. Jest to projekt doposażenia nowego miasta, szpitala, łóżka szpitalnych wraz z dodatkowym wyposażeniem. Oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu wyposażenia również SPZOS w Nowym Mieście. Tutaj w sobotę pani dyrektor przy udziale radnych podpisała z marszałkiem województwa mazowieckiego umowę o dofinansowanie również w sprzęt. Projekt w granicach pół miliona, 2 miliony ze środków unijnych poprzez samorząd województwa mazowieckiego oraz 500 tysięcy wkład powiatu gryckiego. Następna sprawa zdecydowała, że po rozstrzygnięciu przetargu i wyborze inspektora nadzoru do projektu termomodernizacja obiektu mieszkalnego oraz adaptacja budynku pałacowego pod potrzeby domu samopomocy w Tomczycach zajmie stanowisko w sprawie wyboru zastępcy dyrektora tej jednostki. Pan dyrektor
w związku z realizacją tej inwestycji wystąpił do zarządu z prośbą o otworzenie stanowiska zastępcy dyrektora. No jednakże zarząd na posiedzeniu zdecydował, że na razie musimy rozpoznać temat w ogóle całej inwestycji, temu modernizacji, bo tam jednak brakuje środków i musimy montaż finansowy przygotować i dopiero zajmiemy się taką sprawą. Jednakże przy, między innymi też przy tej okazji zarząd stwierdził, że powinna być jedna osoba w starostwie odpowiedzialna za wszystkie tego typu inwestycje podobne do tej temu modernizacji w Tomczycach, dlatego na razie nie wyraziliśmy zgody. Dalej zdecydował o naprawie windy dla niepełnosprawnych w budynku starostwa uległa uszkodzeniu. Zapoznał się z sytuacją finansową SPSO w Nowym Mieście nad Pilicą. Rozmawialiśmy z panią dyrektor o tej sytuacji. Powiem krótko, sytuacja jest, no, można powiedzieć, zła. I z tego względu następne posiedzenie zarządu wyznaczyliśmy na piątek i pani dyrektor będzie tutaj zarówno ze SPSO, jak i z PCM-u, pani prezes zaproszona, żebyśmy rozmawiali i na temat głównie spraw finansowych tychże szpitali. Zapoznał się ze sprawami funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Molińskiej 28C, czyli ten blok pielęgniarek. Omówił przetarg na działkę o powierzchni tam blisko 2,5 hektara ułożoną w Smączynie, czyli zapoznaliśmy się z sytuacją właśnie tych działek dużego przetargu oraz tej mniejszej działki 2,5 hektara, gdzie wcześniej zarząd przygotowywał dokumentację do sprzedaży. Są to grunty Skarbu Państwa, gdzie my jako starostwo przygotowujemy ten przetarg. Omówił sprawę zgody Banku Spółdzielczego w Bielsku Dużym na zwolnienie z obciążenia hipotecznego działki położonej w Nowym Mieście nad Pilicą. O tym już była wcześniej też rozmowa. Jest budynek na terenie szpitala, bodajże osobowo zbytku, bez dojścia, bez dojazdu, natomiast bank tam chciał odpowiednie zabezpieczenia i na razie nie wyraziliśmy, nie zgodziliśmy się na to, bardziej to rozpatrzymy. Zapoznał się ze sprawą sprzedaży lokalu użytkowego położonego w budynku przy ulicy Mowińskiej w Grójcu. Zapoznam się ze sprawą bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność powiatu grójeckiego. Są to wspólnoty na ulicy Drogowców. Później omówił sprawy remontu budynku zakupionego przez powiat grójecki położonego na ulicy Grójcu POW. Tak, zapoznać się z sprawą prawa służebności przesyłu dotyczącego na działce w położonej barce, czyli tutaj będziemy rozmawiać z PG Dystrybucja, bo zwracali się jeszcze do poprzedniego zarządu ewentualnie o wykup części działki lub o właśnie tą służebność. Omówił dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodki niepełnosprawnych specjalnego ośrodka szkolnie wychowawczego Biurka. Są tutaj dzieci z gminy Promna i wójt gminy Promna odmówił dofinansowania dowozu tych dzieci do biurek z tego względu, że powstał taki podobny dom na terenie gminy. Taka szkoła powstała na terenie gminy Promna i rozważaliśmy tutaj właśnie pomoc. Zdecydował o zabezpieczeniu środków finansowych na zakup samochodu do domu pomocy społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą, także tutaj jest też tam pomoc z PFRON-u. Omówił sprawę związaną z harmonogramem dyżurów aptek na 2019 rok. Zapoznaliśmy się jednak, no nie chcą apteki dyżurować. Będziemy tutaj szukać właśnie rozwiązania. Wiemy, te uchwały były co roku podejmowane przez Radę Powiatu. No nic na siłę, ale musimy to rozwiązać. Zapoznam się z propozycjami
zmian w regulaminie określającym niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat grójecki. Są tam pewne, trzeba prowadzić zmiany z różnych względów też już wcześniej poczynionych decyzji przez poprzedni zarząd, trzeba go dostosować. I zapoznać się z zasadami wyboru Rady Muzeum oraz propozycją zmian regulaminu organizacyjnego w muzeum. Ponadto z takich spraw ważniejszych omawialiśmy te sprawy związane z funkcjonowaniem PCM-u. Było zwołane również Pan Zgromadzenie Wspólników i to Pane Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie podjęło decyzję o odwołaniu z funkcji prezesa pani Marzeny Barwickiej, a powołano na prezesa panią Joannę Czerniaską. I również wnikliwie będziemy w piątek zajmować się sytuacją finansową spółki. Jak już wspomniałem, w Nowym Mieście w SPZO jest podobna sytuacja, też będziemy się temu przyglądać. W dniu dzisiejszym na zarządzie omówiliśmy sytuację związaną z bezpieczeństwem informacyjnym. Firma, która służy tutaj, świadczy swoje usługi i ma pieczę nad starostwem, budynkiem Urzędu Starostwa oraz wszystkimi jednostkami. Rozmawialiśmy o tej sytuacji, jak to wyglądało i na przyszłość. Ponadto odbyłem spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim razem z panią naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, tak, Leśnictwa. Spotkanie miało na celu, że weszła nowa ustawa, która mówi, że zadaniem własnym starosty będzie zorganizowanie parkingów dla przewozów, dla samochodów przewożących odpady na terenie. Jeżeli zostanie zatrzymany taki samochód na terenie powiatu grójeckiego, musi być wskazany parking. Ale na to spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim nikt nie przybył z Ministerstwa Środowiska. Bardzo dużo było tutaj głosów oraz uwarunkowań. My jako powiat nie wyrażamy, znaczy ustawiamy, że nie mamy takiego miejsca, nie jesteśmy w stanie przygotować. Z całe szczęście, można powiedzieć w nieszczęściu, że minimum ustalono, że będzie na całe województwo mazowieckie 3 takie punkty i wypracowaliśmy na tym spotkaniu, żeby to były przy tak zwanych RIPOKach, tam gdzie są regionalne instalacje do przetwarzania odpadów, przykładowo czy Radom, tam Ostrołęka, jest kilka takich na terenie województwa i żeby rozmawiać właśnie z tymi stacjami, a nie ministerstwo tutaj obarcza jako zadanie własne starostów, żebyśmy na to jeszcze szykowali pieniądze na utworzenie takiego punktu i utrzymanie. A ponadto zarząd zajmował się i starosta, i wicestarosta bieżącymi sprawami funkcjonowania zarówno powiatu, jak i samego starostwa. Może tyle, jeżeli są jakieś pytania. Dziękuję bardzo. Są pytania ze strony radnych do sprawozdania starosty. Proszę, pan radny Kutkowski. Dobry panie starosta, mam pytanie do zgromadzenia wspólników. To było bardzo czy nadzwyczajne? Nadzwyczajne. Czy są jeszcze inne pytania? Bardzo proszę pana burmistrza. Panie starosto, czy będzie przeprowadzony audyt w szpitalu PCM Grójec? Tak, owszem, rozmawialiśmy na temat audytu. Ten audyt będzie przeprowadzony i od razu mówię, że nie mam takiego zamiaru, żeby to był audyt, żeby tam szukać nie wiadomo czego, tylko po prostu chcemy przygotować go, sprawdzić stan faktyczny, jak to jest obecnie w PCM-ie, żeby rozpoznać się z tą sytuacją. Powtarzam, nie szukać nie wiadomo czego. Dziękuję. Są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu, rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach. I punkt 6.1 zmieniającą uchwałę budżetową powiatu grójeckiego na rok 2018. I bardzo proszę panią skarbnik o przybliżenie tej uchwały radnym.
publiczne powiatowe zwiększa się plan dochodów z tytułu planowych wpływów otrzymanych od podmiotów gospodarczych na dofinansowanie modernizacji dróg o kwotę 85 073 zł. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Spisze o kwotę 728 862 zł. To są też środki powiatu i tego kredyt, który wcześniej był wprowadzony. Zwiększa się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup masy mineralno-asfaltowej dla uzupełnienia niebezpiecznych ubytków, to jest kwota 25 000 zł. Gospodarka grupami nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków dochodów budżetowych z tytułu wpływu uznania podejrzanego o kwotę 160 000 zł. Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu podatku planowych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 648 zł. Usług o 58 239 zł, należących odsetek o kwotę 864 zł oraz dochody podatku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o 118 300 zł. Zmniejsza się plan podatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2000 zł, na zakup energii o kwotę 90 000 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł. Pozostała działalność. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych, zwiększa się z tytułu ponadplanowych wpływów ze sprzedaży usług o kwotę 42 437 zł i naliczonych odsetek o kwotę 252 zł. Starostwa powiatowe. Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 3592 zł i naliczonych odsetek o kwotę 15 388 zł. Oraz opłat pobieranych za usuwanie pojazdów z dróg i kolowanie o kwotę 16 211 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne o 65 000 zł, wypłatę umów zleceń o 10 000, zakup dróg komunikacyjnych artykułów biurowych, tenerów o kwotę 138 663 zł oraz opłat za tablice rejestracyjne, pocztowe, ochrona budynku 27 000 zł. I opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych o kwotę 6 000 zł. W dziale promocja zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu pomocy finansowej o kwotę 5 000, a zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów o kwotę 2440 z najmu i dzierżawy i o kwotę 5300 w postaci otrzymanej darowizny pieniężnej. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejsza się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe. Są to zmiany zgodnie z pismem Komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz zmniejsza się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na remont samochodu. Jest to kwota 3490. Usuwanie zgód szkoły żywiołowej. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej na zadanie zlecone o 35 000 zł. Są to środki przeznaczone na zakup namiotów pneumatycznych wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bielcu. W rozdziale 75-18 wpływy z innych opłat zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu z opłaty komunikacyjnej o kwotę 82 315 zł. Udział powiatów w podatkach zwiększa się plan dochodów z tytułu ponadplanowych dochodów z podatku dochodowego o kwotę 483 503 zł. Obsługa papierów wartościowych i kredytów. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na odsetki od papierów wartościowych o kwotę 60 000 zł. Szkoły podstawowe specjalne. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na środki na ubezpieczenia społeczne 45 000 zł. Składki na Fundusz Pracy o 4,5 tysiąca. Zwiększa się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę dodatków dla nauczycieli o 2200 i podróże służbowe o 3500. Zmian dokonuje się w rezultatach realizacji budżetu zespołu szkół specjalnych w Grudzu. Gimnazja specjalne. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne o 2062 zł i Fundusz Pracy 950. Zwiększa się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę dodatków dla nauczycieli o 1000 zł i wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 83 270 zł. Brakujące środki do końca roku. Zmiana dokonuje się w Zespole Szkół Specjalnych w Grudziu, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Biłkach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Mieście.
technika. Zmniejsza się Pan wydatków budżetowych przeznaczonych na fundusz pracy o 600, na PFRON o 1200. Wynagrodzenia dostosowowe o 400 zł, zakup usług remontowych o 500 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 200 zł i opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych o 200 zł. Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatków dla nauczycieli o 1723 zł, na wynagrodzenia osobowe o 207 900 oraz wpłatki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 678 zł, zakup energii elektrycznej ciepłej 9350. Zmian dokonuje się w budżecie zespołu szkół gimnazjalnych w Trójcu, w Jasieńcu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi oraz zespołu szkół gimnazjalnych, które są w Barce. Szkoły branżowe. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe o 100 zł, na fundusz pracy o 700, na zakup usług pozostałych o 4000 i na podróże służbowe krajowe o 100 zł. Zmian dokonuje się w zespole szkół gimnazjalnych w Trójcu. Lica ogólnokształcące. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 153 500, na ubezpieczenia społeczne o 2 000 oraz na zakup lica gazowego o 97 000. Dotyczy to Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu oraz Liceum Ogólnokształcącego w Barce. Szkoły zawodowe. Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia radki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 200 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 90 zł. Zmiany dokonuje się ze zespole szkół ponadgimnazjalnych w Grudziu. Zmniejsza szkoły zawodowe specjalne. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 24 462 zł i na fundusz pracy 1600 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 90 tysięcy złotych. Podróże służbowe krajowe o 4 tysiące. Zmian dokonuje się w zespole szkół specjalnych w Grudziu oraz specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Nowym Mieście. Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę dodatków dla nauczycieli o 112 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o 7 tysięcy złotych. Natomiast zwiększa się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 23 015 zł. Zmian dokonuje się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Kwalifikacyjne kursy zawodowe. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na edukację podmiotową dla szkolnej publicznej o 3570 zł. Zakup środków dydaktycznych o kwotę 8000 zł. Zmian dokonuje się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i edukacji. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę dodatków dla nauczycieli o kwotę 2181 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 19 267 zł. Oraz wpłatki na ubezpieczenia społeczne o 3726 zł. Zmian dokonuje się w budżecie zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Grójcu, w Jasieńcu, w Szkole Nowej Wsi oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Barce. Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na pokrycie zobowiązań przekształconych w jednostkach niezaliczanych do struktury finansów publicznych o kwotę 29 tysięcy oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację celową dla ekspresów w Nowym Mieście o kwotę 6 tysięcy złotych. Są to dodatkowe środki własnych projektu przeznaczone na realizację projektu pod tytułem doposażenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Nowym Mieście nad Gliwicą, łóżka szpitalne wraz z wyposażeniem dodatkowym i domy pomocy społecznej. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 2131 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 8 tysięcy i na fundusz pracy o 6 tysięcy. Zmniejsza się realizację zadania inwestycyjnego termomodernizacja domu pomocy społecznej w Nowym Mieście o kwotę 2 miliony. Oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o 16 131 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o 5 000 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę umów zleceń o 472 zł. Na zakup artykułów pracowniczych o 5 000, opłaty pocztowe 4300 oraz zakup usługi prawnej 956 tysięcy złotych. Zmian dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Jednostki specjalistycznego poradnictwa. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług
pozostałych kwotą 5728 zł jest to budżet powiatowego Centrum Pomocy Rodziny. Powiatowe Urzędy Pracy. Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów w związku z wejściem ustawy dotyczącej wpisu, opisywania się czy powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi o kwotę 92 828 zł oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu pracy celowej otrzymanej od powiatu piaseczyńskiego i koźmińskiego na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców tych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej o kwotę 533 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację dla warsztatów terapii zajęciowej w Grudziu o 400 zł i w warsztatach 133 zł. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych przeznaczone na wypłatę dodatków dla nauczycieli w kwotę 4000 zł oraz koszty na już pracy 7500. Zwiększa się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli w kwotę 83050 zł. Zmianę się w budżecie specjalnego środka szkolno-wychowawczego w Biłkach oraz w Nowym Mieście. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne o 21 920, składki na fundusz pracy o 2096 zł oraz zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatków dla nauczycieli o 2000, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 57 100. Zmian dokonuje się w budżecie specjalnego środka szkolnego wychowawczego w Wilkach, na Nowomieście oraz poradni w Grudziu. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na fundusz pracy o 2370 oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 61 400, a składki na ubezpieczenia społeczne o 4300. Zmian dokonuje się w poradni w Grudziu oraz w Warcji. Internaty i bursy szkolne. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników o 9700, na składki na ubezpieczenia społeczne o 7900. Zmian dokonuje się w budżecie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Rodziny zastępcze. Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu darowizny otrzymanej w postaci pieniężnej o kwotę 300 zł. I zwiększa się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych o kwotę 110 tysięcy oraz na zakup artykułów na spotkanie świąteczne dla dzieci z rodzin zastępczych o kwotę 300 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę świadczeń dla podopiecznych przebywających w placówkach o kwotę 23 tysiące zł. Zmiany dokonuje się w realizacji w budżecie powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziu. Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu odszkodowania, które wpłynęło do powiatu od firmy ubezpieczeniowej dotyczącą muzeum. Jest to kwota 7371 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację powiatową dla muzeum w Warcach o 7371 zł. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania, pan skarbnik? Jeśli nie ma, to szanowni radni, chciałbym zaproponować państwu taki scenariusz. Nie mamy jeszcze w tej chwili systemu do głosowania. Bym musiał wyczytywać każdego z imienia i nazwiska. Może spróbujemy zagłosować to en bloc, jeżeli państwo wyrażą na to zgodę. Może ta uchwała przejdzie jednogłośnie. Ten czas byłoby trochę przyspieszenie. Czy możemy tak spróbować? Jest taka? Dobrze, to dziękuję. A druga sprawa, to też jest dość obszerna ta uchwała, jeżeli, znaczy państwo się z nią zapoznali, jeżeli państwo by mnie zwolnili, to też bym nie czytał, bo to też trochę się zejdzie, a pani skarbnik, że tak powiem, to wszystko przybliżyła. Jeżeli jest zgoda, to przechodzimy do podjęcia uchwały Rady Powiatu Gruzińskiego z dnia dzisiejszego, zmieniającą uchwałę budżetową Powiatu Gruzińskiego. Kto z pań, z panów radnych jest za przyjęcie tej uchwały? Dziękuję pięknie. Uchwała przeszła jednogłośnie. Bardzo proszę, pan starosto. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, dziękuję za takie głosowanie, jednomyślność. Dzięki podjęciu tej uchwały
nauczyciele przede wszystkim czekający na wypłatę, bo nie otrzymali tej swojego wynagrodzenia w terminie. Dzięki tej uchwale pieniążki wpłyną na konta. Tak jak słyszeliście, jak to się wszystko zsumuje, aż 600 tysięcy brakowało na wynagrodzenia w szkołach. Także tutaj ogromna praca pani skarbnik i wydziału finansowego, żeby znaleźć aż kwotę 600 tysięcy na brakujące wynagrodzenia w oświacie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej Wydziału Wojewódzkiego na lata 2018-2028. I bardzo proszę pani skarbnik o przepisanie uchwały. W uchwale wprowadza się następujące zmiany. Zmniejszenie nakładów finansowych w 2018 roku na realizację projektu termomodernizacja DPS w Kołczycach o kwotę 2 miliony oraz zwiększa się nakłady finansowe w 2018 roku na warsztaty terapii zajęciowej prowadzone przez Pana Bożego Miłosierdzia w Kołczycach o kwotę 400 zł oraz zwiększa się nakłady finansowe w 2018 roku na realizację projektu bieżąca działalność warsztatów terapii zajęciowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Tęcza w Barce o kwotę 133 zł. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do pani skarbnik? Jeśli nie ma, to pozwolicie państwo, że przeczytam uchwałę Rady Powiatu Gdyńskiego z dnia dzisiejszego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdyńskiego na lata 2018-2028. Podstawa prawna ustala się, co następuje. Paragraf 1. Skraca się okres objęty wieloletnią prognozą finansową do 2027 roku. Paragraf 2. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gdyńskiego zgodnie z załącznikiem nr 1. Tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej w niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 2. Wykaz przedsięwzięć WPF do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Powiatu Gdyńskiego. I paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie. I też poproszę o głosowanie, bo można też to uda się zrobić. Kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Panie i panowie radni, ogłaszam teraz półgodzinną przerwę i bardzo proszę przewodniczący klubu do pokoju pana starosty. Przerwa do godziny 12:05.